Wir wollen etwas lesen aus 1. Mose 21. Przeczytamy z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 21. rozdziału. Und zunächst einmal die Verse 1 bis 21. Najpierw wiersze od 1 do 21. Pierwsza księga Mojżeszowa, 21 rozdział, od 1 do 21 wiersza. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: Któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. A gdy wyczerpała się woda z bukłaka, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw, w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Wir haben die letzten Male gesehen, wie wir das Alte Testament zu verstehen haben. Gdy ostatnio byliśmy zgromadzeni, to mogliśmy również też przyjrzeć się temu, w jaki sposób mamy rozumieć Stary Testament. Dass es zum einen ein Geschichtsbuch ist über Geschichte, die tatsächlich geschehen ist. Z jednej strony jest to księga historyczna, podająca historię wszystkich dziejów, tak jak rzeczywiście się zdarzyły. Aber es wäre natürlich viel zu wenig, dieses Buch nur als ein Geschichtsbuch zu verstehen. Ale oczywiście było to by o wiele za mało, abyśmy tą księgę tylko traktowali jako księgę historyczną. Sondern das Alte Testament ist auch geschrieben worden zu unserer praktischen Belehrung.
Ale Stary Testament został zapisany również dla naszego praktycznego pouczenia. Und es ist geschrieben worden mit einer prophetischen Bedeutung. I został zapisany mając prorocze znaczenie. Mit einer Sicht auf Jesus Christus. Wskazując proroczo na Jezusa Chrystusa. Aber auch mit einer Sicht auf zukünftige Dinge in Bezug auf das Volk Israel. Ale również też i wskazując proroczo na przyszłe rzeczy, które się wydarzą w ludzie izraelskim albo z tym ludem. Es soll jetzt in dieser ersten Stunde zuerst einmal um den geschichtlichen Teil gehen. W naszej pierwszej godzinie dzisiaj będziemy zajmowali się bardziej tą historyczną częścią tej księgi. Und gleichzeitig um den Glauben, den wir hier finden. A jednocześnie będziemy oglądali wiarę, jaką tutaj możemy oglądać. Auf die bildhafte Sprache möchte ich in der nächsten Stunde eingehen. A na obrazowe znaczenie tego, co przeczytaliśmy, chciałbym przejść w drugiej dzisiejszej godzinie. Wenn man Kapitel 21 einteilen würde, gdybyśmy podzielili ten 21 rozdział, to byłyby to takie części. Würden wir über die ersten 8 Verse setzen, die Zeit Gottes. Pierwsze 8 wierszy moglibyśmy zatytułować Czasy Boże. In den nächsten Versen geht es dann um das Verhältnis zwischen Sara und Hagar. W następnych wierszach opisane jest współżycie i stosunki pomiędzy Sarą i Hagar. Wir könnten ab Vers 14 sagen, der Gehorsam Abrahams. A od 14 wiersza możemy powiedzieć, że byłby tam tytuł Posłuszeństwo Abrahama. Und über die Verse, die wir nicht gelesen haben. A na temat wierszy, które nie przeczytaliśmy jeszcze z tego rozdziału od 22. Das Zeugnis Abrahams in der Welt. Dalibyśmy tytuł Świadectwo Abrahama we świecie. Nun, warum habe ich am Anfang gesagt, es ist die Zeit Gottes? A dlaczego powiedziałem na samym początku, że jest to czas Boży? Weil Gott diesen Abschnitt so beginnt in Vers 2. Dlatego, że to Bóg zaczyna właśnie ten urywek czasowy, począwszy od drugiego wiersza. Es war die bestimmte Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. I czytamy w drugiej połowie tego wiersza, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Wir haben einen ähnlichen Hinweis im Neuen Testament in Galater 4. Podobne wskazówkę znajdujemy w Nowym Testamencie, w liście do Galacjan w 4 rozdziale. Da spricht Gott von der Fülle der Zeit. W tym rozdziale Bóg mówi, a gdy wypełniły się czasy. In Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. W 4 wierszu czytamy dalej, gdy wypełnił się czas albo czasy, Bóg zesłał swojego Syna. Ich möchte ein klein wenig bei diesem Ausdruck stehen bleiben. Chciałbym się tutaj teraz zatrzymać na tym wyrażeniu. Was bedeutet das, dass es eine Zeit ist, die Gott festgesetzt hat? Co to oznacza, że może zaistnieć taki czas, który Bóg postanowił? Das bedeutet zunächst einmal, to oznacza po pierwsze, dass Gott die gesamte Weltgeschichte in seiner Hand hält. Że Bóg całą historię naszego świata w swoich rękach trzyma. Und ich komme jetzt zunächst mal auf die Geburt von Jesus Christus zu sprechen. I najpierw chciałbym teraz omówić narodzenie Jezusa Chrystusa. Denn wir haben nicht nur diesen Vers aus Galater 4, Vers 4. Wir haben nicht nur den Vers aus Galater 4, Vers 4. Nie tylko, że mamy ten wiersz z Galacjan 4 rozdziału, 4 wiersz, sondern einen ganz wichtigen Vers in der Bergpredigt. Ale znajdujemy bardzo ważny wiersz zapisany w tak zwanym kazaniu na górze. Und zwar in Matthäus 5. A mianowicie w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Vers 17. 17 wiersz. Kannst du ihn lesen, bitte? Mateusza 5, rozdział 17 wiersz. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Der Vers wird oft falsch verstanden. Często ten wiersz jest błędnie rozumiany. Und man denkt, Matthäus 5, Vers 17 sagt, Jesus Christus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. I myśli się, że ten wiersz wskazuje na to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby wypełnić zakon.
Aber das steht dort gar nicht so. A przecież w tym wierszu tak w ogóle nie jest napisane. Sondern es heißt dort, er ist gekommen, das Gesetz oder die Propheten zu erfüllen. Ale jest tutaj napisane, że zakon albo proroków spełnić, albo ich pisma wypełnić. Und niemand würde sagen, dass der Herr Jesus all das erfüllt hat, was die Propheten aufgeschrieben haben. Przecież nikt nie powiedziałby z was, że Jezus Chrystus wypełnił wszystkie słowa, jakie kiedykolwiek wcześniej wypowiedzieli prorocy. Sondern dieser Vers bedeutet, nie, ten wiersz oznacza, dass Jesus Christus gekommen ist, że Jezus Chrystus przyszedł, um alles das, was im Alten Testament über ihn geschrieben ist, zur Erfüllung zu bringen. Aby wszystko to, co w Starym Testamencie o nim zostało napisane, wypełnić. Das bedeutet, sämtliche alttestamentliche Prophezeiungen haben sich in ihm erfüllt. A to oznacza, że wszystkie starotestamentowe proroctwa w nim się wypełniły. Es konnte also tatsächlich nur einen einzigen Moment auf dieser Erde geben, wo Jesus Christus kommen konnte. A więc rzeczywiście tylko mógł być na ziemi jeden ten właściwy moment, w którym wtedy przyszedł Jezus Chrystus. Wenn es also heißt, dass die Zeit gekommen war, dass Gott seinen Sohn sandte, jeśli tu jest napisane, że nadszedł ten czas, aby Bóg zesłał swojego Syna, dann bedeutet das eben, dass der Zeitpunkt gekommen war, to oznacza, że akurat ta chwila nastała, in dem sich alle alttestamentlichen Prophezeiungen in ihm erfüllen konnten. W której wszystkie starotestamentowe proroctwa w nim mogły się wypełnić. Das heißt, Gott hat die ganze Weltgeschichte auf diesen einen Moment hingelenkt. A to oznacza, że całą wcześniejszą historię świata Bóg tak ukierunkował, aby ona się spełniła w nim, gdy przyszedł. Und das Gewaltige ist, dass dieser Zeitpunkt im Alten Testament schon angekündigt worden ist. A najpotężniejszą prawdą jest to, że już w Starym Testamencie ten jeden, jedyny właściwy punkt został już wzmiankowany w Starym Testamencie. Ich will mal sagen, er war im Alten Testament schon eingegrenzt. Można powiedzieć, że był też w Starym Testamencie ten właściwy czas jego przyjścia w pewne ramy czasowe ujęty, ograniczony czasowo. Ich will noch ein Beispiel dafür bringen aus Zacharia. Tylko jeden przykład do tego przytoczę z księgi proroka Zachariasza. So eine Prophezeiung, die wir alle kennen. Jest to proroctwo, które z pewnością wszyscy znamy. Aus Kapitel 11, z 11 rozdziału, Vers 12, 12 wiersz. Und ich sprach zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Sekel Silber. Zachariasza 11, rozdział 12 wiersz. Wtedy rzekłem do nich, jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. Und wir verstehen natürlich, worauf sich diese 30 Silbermünzen im Neuen Testament beziehen. I my naturalnie rozumiemy, czego dotyczy te 30 srebrników ze Starego Testamentu, jak przeczytaliśmy, gdy się to wypełniło w Nowym. Nämlich auf den Kaufpreis, der bezahlt worden ist, eben der Wert, den man für Jesus Christus, wie man ihn wertachtete. Mianowicie chodzi o tą zapłatę, tą wartość, na jaką oszacowano Pana Jezusa. Aber jetzt pass auf, jetzt müssen wir noch Vers 13 lesen. Ale jeszcze uważajcie, 13 wiersz do tego należy przeczytać. In der Mitte. I to w drugiej połowie. Und ich nahm die 30 Sekel Silber und warf sie hin in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Wtedy wziąłem 30 srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. A w zasadzie tutaj w tym oryginale dałem jako zapłatę za pole garncarza. Was ist das Besondere an dieser zweiten Aussage? Cóż takiego szczególnego znajdujemy w tej drugiej wypowiedzi? Die zeitliche Eingrenzung. Mianowicie te czasowe ramy.
denn die 30 Silbermünzen sollten in das Haus des Herrn geworfen werden. Bo te 30 srebrników w zasadzie miało być wrzuconych do domu pańskiego. Das ist der Tempel. Mianowicie do świątyni. Und damit ist völlig klar, dass Jesus Christus kommen und sterben musste. I to jest jednocześnie całkowicie jasne, że Pan Jezus miał przyjść i miał umrzeć. Als der Tempel noch existierte. Wtedy, gdy jeszcze na tej ziemi w Jerozolimie stała świątynia. Und wir haben viele solcher Einzelhinweise im Alten Testament. I wiele mamy właśnie takich pojedynczych wskazówek zawartych w Starym Testamencie. Das heißt, mit diesen vielen Kleinigkeiten in diesen Prophezeiungen. To znaczy, że w tych wielu takich małych drobnostkach zapisanych we wielu różnych księgach proroczych. Hat Gott das Kommen seines Sohnes schon eingegrenzt für einen bestimmten Zeitraum. Bóg ograniczył w pewne ramy czasowe przyjście swojego Syna tutaj na tą ziemię. Und nur dieses eine Beispiel soll uns jetzt zeigen, was es bedeutet, wenn Gott Zeiten festsetzt. Ten jeden tylko przykład niech nam wystarczy, aby zauważyć, co to oznacza, jeżeli Bóg ogranicza czasowo pewien okres czasu. Das hat Einfluss auf viele alttestamentliche Voraussagen. I że to ma wpływ na wszystkie starotestamentowe wypowiedzi. Das zeigt uns eben, dass Gott zum einen die Quelle des Alten Testamentes ist. A to jednocześnie też i nam wskazuje i udowadnia, że Bóg jest jedynym źródłem, z którego powstał Stary Testament. Und dass Gott sämtliche Ereignisse auf ein bestimmtes Ereignis hin fokussiert. I że Bóg wszystkie takie drobne zdarzenia sprawił, żeby one się skupiły w tym jednym, jedynym przyszłym zdarzeniu, które miało nastać. Und so haben wir es auch in 1. Mose 21. I tak też to oglądamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w naszym przeczytanym 21. rozdziale. Es war eine bestimmte Zeit. To tam też był taki określony z góry czas. Eine Zeit, die genau auf diesen Punkt hinlenkte. To był czas, który akurat w tym punkcie musiał się spełnić. Und ich finde das persönlich innerlich sehr beruhigend. A ja osobiście to traktuję jako rzecz bardzo uspokajającą. Dass Gott in seinem Buch über solche Zeitpunkte spricht. Że Bóg w swojej księdze o tego rodzaju momentach czasowych mówi. Denn das zeigt mir, dass Gott die Geschichte der Welt in seiner Hand hält. Bo to wszystko wskazuje na to, że Bóg całą historię świata trzyma w swoich rękach. Und dass auch meine Lebensgeschichte in der Hand Gottes liegt. I że również i moja historia mojego życia również całkowicie spoczywa w rękach Bożych. Dass wir uns eigentlich überhaupt nicht zu sorgen brauchen. I także w zasadzie to my nie powinniśmy się niczym martwić. Denn unser Leben, dlatego, że nasze życie, unsere Zeitpunkte, wszystkie momenty czasowe w tym życiu, sind in der Hand Gottes, one są w ręce Bożej. Und von ihm ganz genau festgesetzt. I przez niego całkowicie dokładnie zostały postanowione. Und so war es auch in 1. Mose 21. I tak też działo się w 1. Mojżeszowej, w 21. rozdziale. Und Sarah gebar einen Sohn zu einem Zeitpunkt, wo es biologisch völlig unmöglich war. Sara urodziła teraz syna w takim okresie swojego życia, że z punktu widzenia biologicznego było to całkowicie niemożliwe. Und das zeigt mir noch etwas Zweites. A to wszystko pokazuje mi jeszcze drugą rzecz. Dass für Gott kein Ding unmöglich ist. Że dla Boga nie ma jakiejś rzeczy, która by była niemożliwa. Also dieser Gott vermag wirklich alles. A więc ten Bóg jest w stanie rzeczywiście dokonać wszystkiego. Und er weiß alles im Voraus. I on również też i z góry o wszystkim wie. Und dieser Isaak oder an dieser Sohn bekommt den Namen Isaak. A ten syn otrzymał to imię Izaak. Was übersetzt heißt Lacher. A tłumaczy się to imię jako śmiejący się. Und Sarah konnte in Vers 6 sagen. A Sara mogła powiedzieć, co mamy zapisane w 6. wierszu. Gott hat mir ein Lachen bereitet.
Bóg sprawił mi właśnie śmiech. Und es ist hier ganz klar ein Lachen des Glaubens. I w zasadzie z tego oryginalnego tekstu wynika, że był to śmiech, który wynikał z jej wiary. Sara hatte auch vorher schon einmal gelacht, ein, zwei Jahre vorher. A przecież Sara już wcześniej się uśmiechnęła. To było mniej więcej rok czy dwa lata wcześniej. Da war es ein Lachen des Unglaubens. Ale wtedy był to śmiech płynący z niewiary. Aber hier spricht dieses Lachen von Freude. Ale tutaj ten śmiech wskazuje na radość. Von Freude in Verbindung mit Gott. Radość, jaka płynie z tego życia w łączności z Bogiem. Weil man erfahren hat, dass Gott ein Gott ist, der segnet. Dlatego, że doświadczyła tego, że Bóg jest Bogiem takim, który błogosławi. Zwischendurch passierte noch etwas anderes in Vers 4. W międzyczasie zdarzyło się jeszcze coś innego, o czym mamy wzmiankę w czwartym wierszu. Da lesen wir, dass Abraham Isaak seinen Sohn beschnitt, als er 8 Tage alt war. Czytamy o tym, że gdy Izak żył już 8 dni, to ojciec jego Abraham obrzezał go. Dann kommt ein wichtiger Nachsatz. I bardzo ważny dodatek jeszcze jest do tego dodany. Wie Gott ihm geboten hatte. Jak mu nakazał Bóg. Das ist eben etwas Wichtiges auch für unser praktisches Leben. I to jest rzecz naprawdę bardzo ważna również i w naszym praktycznym życiu. Das eine ist der Glaube und das Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Z jednej strony jest wiara i zaufanie w obietnice Boże. Das zweite ist das Wissen um die Allmacht Gottes. Z drugiej strony to jest wiedza o tym, że Bóg jest wszechmogący. Doch wenn ich das wirklich genießen möchte, ale jeżeli ja rzeczywiście chciałbym z tego w pełni, w radości korzystać, dann benötige ich Gehorsam. Wtedy potrzebne mi jest posłuszeństwo. Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Posłuszeństwo w stosunku do Słowa Bożego. Abraham hatte noch kein aufgeschriebenes Wort. A przecież Abraham nie miał jeszcze spisanego Słowa Bożego. Er hatte mündliche Gespräche mit Gott. Nie, on tylko doświadczał w swoim życiu rozmów, jakie przeprowadził z Bogiem. Und das sorgte dafür, dass er Gott vertraute. I on słyszał to słowo z ust Bożych, któremu zaufał. Und wir werden morgen, so Gott will, den Höhepunkt seines Vertrauens sehen. I jeżeli Bóg pozwoli i dożyjemy do jutra, to będziemy szczyt jego zaufania Bogu mogli jutro oglądać. Dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern. I będziemy mogli oglądać, że on był nawet gotowy, aby ofiarować swojego syna. Er glaubte fest daran, dass Gott irgendwie durch ein Wunder seine Verheißung zum Ziel bringt. Bo on mocno w to wierzył, że Bóg w jakiś tam sposób cudowny doprowadzi do wypełnienia swoich obietnic. Aber eine der Grundlagen dafür ist eben Gehorsam. Ale jedną z podstaw tego, aby tak się stało, to właśnie jest posłuszeństwo. Sonst kann ich das nicht genießen. Bo inaczej nie będę mógł korzystać z tych błogosławieństw, cieszyć się nimi. Auch wenn wir wenig Zeit haben, ich muss dazu noch ein Beispiel aus dem Alten Testament bringen. Nawet jeżeli mamy bardzo mało czasu, to jednak rzeczą konieczną jest, abym przytoczył jeszcze jeden przykład ze Starego Testamentu, um zu verstehen, was das heißt, abyśmy mogli zrozumieć, co to oznacza. Aus 1. Mose 4. I spójrzmy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do 4. rozdziału. Dort lesen wir davon, dass Kain und Abel ein Opfer darbrachten. Czytamy w tym rozdziale, że Kain i Abel przynieśli ofiarę. Wir lesen davon, dass Gott das Opfer Abels annahm und das von Kain nicht annehmen konnte. Czytamy o tym, że Bóg przyjął ofiarę Abla, ale nie mógł przyjąć ofiary Kaina. Und wir kennen diese Stelle sicherlich sehr gut. I z pewnością wszyscy bardzo dobrze to miejsce znamy. Haben wir uns mal die Frage gestellt, warum Gott das so tat? Czy postawiliśmy sobie kiedyś w życiu to pytanie, dlaczego Bóg tak uczynił? Haben wir uns vielleicht mal die Frage gestellt, woher wusste das ein Abel und ein Kain? Czy postawiliśmy sobie takie pytanie, skąd miał wiedzieć Abel i Kain? Oder ich will die Frage anders formulieren, woher konnten sie es überhaupt wissen, was Gott wohlgefällig ist? Albo inaczej sformułujmy to pytanie, skąd oni w ogóle mogli to wiedzieć, co, w czym Bóg znajdzie swoje upodobanie?
Die Antwort ist das, was wir in 1. Mose 21 sehen. Odpowiedź jest właśnie taką rzeczą, jaką oglądamy w tym 21. rozdziale tej pierwszej Mojżeszowej. Gehorsam und Glaube. Posłuszeństwo i wiara. Glaube ist nicht schwer zu verstehen. Wiarę to nie jest trudno zrozumieć. Das sagt uns nämlich Hebräer 11. Bo to również i podkreśla list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Durch Glaube brachte Abel ein vorzüglicheres Opfer dar. Gdzie czytamy, że przez wiarę przyniósł Abel znamienitszą ofiarę Bogu. Aber wieso gehorsam? Ale dlaczego posłuszeństwo jest rzeczą ważną? Hat Gott irgendwo aufschreiben lassen vorher schon, das Opfer hätte er gerne und das nicht? Czy wcześniej już Bóg w jakikolwiek sposób to zapisał, że taką, a nie inną ofiarę on by chciał, aby mu składano? Gab es irgendein Gebot über diesen Punkt zu jener Zeit? Czy w tym czasie, gdy oni żyli, był jakiś rozkaz albo przykazanie Boże, w jaki sposób mają to zrobić? Gab es nicht. Nie było czegoś takiego. Oder wir haben jedenfalls keins im Alten Testament, in 1. Mose 3 und 4. Ale przynajmniej my nie mamy tego zapisanego w pierwszej Mojżeszowej w trzecim, czwartym rozdziale. Trotzdem sage ich gehorsam. A pomimo tego ja mogę powiedzieć posłuszeństwo. Gehorsam darin, indem man sich die Frage stellt, wen ahme ich nach? Posłuszeństwo w tym względzie, że postawimy sobie pytanie samemu sobie, do kogo my chcemy się przybliżyć przez tą ofiarę. Der Jesus deutet das einmal an im Neuen Testament. Pan Jezus to kiedyś też i wzmiankował w Nowym Testamencie. Er hat uns sichtbare Fußspuren hinterlassen, in denen wir gehen sollen. On nam zostawił jasno widoczne ślady swoich stóp, według których teraz my możemy iść. Und in diesen Fußspuren zu gehen, das ist gehorsam. A iść śladami jego stóp, to właśnie jest posłuszeństwo. Das kann man wieder die Frage stellen, was hat das mit Kain und Abel zu tun? Znowu ktoś może postawić pytanie, co to wszystko ma do jakieś powiązanie z Kainem i Ablem? Nun, die Antwort finden wir tatsächlich in 1. Mose 3. A odpowiedź na to rzeczywiście znajdujemy w trzecim rozdziale tej pierwszej Mojżeszowej. Was passierte denn nach dem Sündenfall? Spójrzmy na to tak, co stało się po upadku pierwszych ludzi w grzech? Dann haben sich Adam und Eva überlegt, wie können wir Gott begegnen? Wtedy Adam i Ewa zastanawiali się, w jaki sposób możemy teraz wyjść naprzeciw Boga. Und sie kamen auf eine eigene Idee. I oni wpadli na własny pomysł. Sie machten sich Kleider. Oni sobie właśnie uczynili pewnego rodzaju odzież. Aber sie machten sich eigene Kleider. Ale swoją własną odzież. Aus welchem Material? A z jakiego to materiału? Aus Pflanzen. Z roślinnego. Aus Blättern. Z liści. Aus dem Gewächs des Erdbodens. A więc z tego, co wyrosło na tej ziemi. Mit diesen selbstgemachten Kleidern kommen sie zu Gott. I tak też i my z tymi własnoręcznie zrobionymi osłonami czy odzieniem przybliżamy się do Boga. Was macht Gott mit diesen Kleidern? A co Bóg uczynił z tą ich odzieżą? Er nimmt sie ihnen sozusagen weg. Można powiedzieć, że zabrał im to ubranie. Er schlachtet ein Tier. I zabił jedno ze zwierząt. Nimmt das Fell dieses Tieres. Wziął skórę tego zwierzęcia. Und bekleidete sie damit. I tą skórą przyodział ich. Und damit trugen sie plötzlich gottgemachte Kleider. I nagle oni mieli założone odzienie uczynione przez Boga. Und mit diesen Kleidern, die Gott ihnen machte, konnten sie nun in die Gegenwart Gottes treten. I teraz w tym ubraniu, które zostało uczynione przez Boga, mogli teraz stanąć w obecności Bożej. Und jetzt gehen wir noch mal nach 1. Mose 4. I teraz spójrzmy na czwarty rozdział tej pierwszej Mojżeszowej. Und jetzt haben wir einen Kain und einen Abel. Tam oglądamy Kaina i Abla. Und wen macht Kain nach? I jak to Kain teraz uczynił? Er macht den natürlichen Menschen nach. On uczynił to, co wypływało z jego naturalnego usposobienia człowieka. Und bringt Gott ein Opfer. I przyniósł Bogu ofiarę. Womit sich der natürliche Mensch selbst bekleidet hatte, um zu Gott zu kommen.
Tak, jak też i ten pierwsza para ludzi samodzielnie się przyodziali, aby mogli przybliżyć się do Boga. Er bringt ein Opfer aus einem Material dar, das Gott dem Menschen weggenommen hatte. A tu ten Kain przynosi ofiarę z takiego materiału, który przecież Bóg zabrał pierwszej parze ludzi. Was für ein Opfer brachte Abel dar? A jaką ofiarę złożył Abel? Er brachte ein Tier dar. On złożył ofierze zwierzę. Das Gott selbst benutzte, um Adam und Eva zu bekleiden. Takie zwierzę, które Bóg sam użył do tego, aby przyodziać Adama i Ewę. Also um es kurz zu machen. A więc teraz to wszystko podsumowując. Kain machte den natürlichen Menschen nach. Kain uczynił to, co wypływało z jego naturalnej ludzkiej natury. Und Abel war ein Nachahmer Gottes. A Abel był takim człowiekiem, który naśladował postępowanie Boże. Er wandelte in diesen Fußspuren, die er bei Gott sah. On, można powiedzieć, zaczął chodzić śladami stóp, które zobaczył u Boga. Das heißt, sein Opfer hatte zwei Grundlagen. I tu widzimy te ofiary złożone na dwóch różnych podstawach. Glaube und Gehorsam. Wiara i posłuszeństwo. Das sehen wir in 1. Mose 21 in dieser Begebenheit. I to też oglądamy w 1. Mojżeszowej 21 rozdziale, w tym przeczytanym zdarzeniu. Wir haben Glaube und Gehorsam. Oglądamy tutaj i wiarę, i posłuszeństwo. Und das ist etwas, was Segen zur Folge hat. A jest to coś, co zawsze pociąga za sobą błogosławieństwo. Wir werden in Kapitel 22 morgen sehen, dass das einen Höhepunkt annimmt. A będziemy mogli to jutro oglądać w 22 rozdziale, że to może również też i podążać do takiego bardzo wzniosłego punktu. Und so ist das immer im Leben von Abraham. I zawsze tak też się działo w życiu Abrahama. Wenn beides da ist, gibt es viel Segen. Jeżeli te dwie wzmiankowane rzeczy były obecne, to zawsze było wiele błogosławieństwa. Und wenn eine von diesen beiden Seiten fehlt oder gedämpft ist, a jeśli brakowało jednej z tych dwóch rzeczy, albo jedna z nich była troszeczkę przytłumiona, dann gibt es manchmal sehr schwere Niederlagen. To czasami w jego życiu pojawiały się bardzo bolesne upadki. Das ist hier die praktische Belehrung für uns im Leben von Abraham. Takie jest praktyczne pouczenie płynące z życia Abrahama dla nas. Und so beschnitt er seinen Sohn. I czytamy w tym czwartym wierszu, że on obrzeżał syna swojego. Weil Gott es ihm geboten hatte. Dlatego, że Bóg mu właśnie to nakazał. Was ist überhaupt die Bedeutung der Beschneidung? Jakie w ogóle jest znaczenie tego obrzezywania? Nun, wir haben einige Hinweise, besonders im Kolosserbrief. Mamy kilka wskazówek, a szczególnie w liście do Kolosan. Es spricht in erster Linie von der Absonderung der Welt zu Gott hin. W pierwszym rzędzie to obrzezanie mówi obrazowo o odosobnieniu się od świata i skierowaniu się do Boga. Das heißt, Abraham gibt hier zum Ausdruck. To znaczy, że Abraham teraz dał jasno do zrozumienia, dass sein Sohn im Endeffekt getrennt von dieser Welt für Gott leben soll. Że jego syn od tego momentu ma żyć w oddzieleniu od świata tylko dla Boga. Natürlich spricht das auch von dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha, wie das Kolosser 2 sagt. Naturalnie również i to wskazuje o tym wielkim dziele Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, o czym mówi nam drugi rozdział listu do Kolosan. Aber die besondere Bedeutung ist eben, dass es wirklich eine Trennung von der Welt bedeutet. Ale szczególne znaczenie właśnie obrzezania to jest to oddzielenie od świata. Es passiert noch etwas Wichtiges in diesen 8 Versen. I rzeczywiście w tych 8 wierszach zdarzyło się coś bardzo ważnego. Das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Że to dzieciątko rosło i zostało odstawione od piersi. Und auch das Entwöhnen hat eine geistliche Bedeutung. Również i to odstawienie od piersi ma też duchowe znaczenie. Es spricht von geistlicher Selbstständigkeit. Gdyż obrazowo wskazuje na duchową samodzielność. Haben wir unsere Kinder in diesem Punkt entwöhnt? Czy my również nasze dzieci żeśmy w tym względzie również odstawili, aby duchowo były dojrzałe?
dass sie nicht nur einen Punkt hatten in ihrem Leben, wo sie zu Gott umgekehrt sind, aby nie tylko miały w swoim życiu taki punkt, w którym one się nawróciły do Boga, also der lebensnotwendigste Schritt überhaupt im Leben eines Menschen, i chodzi tutaj o ten najważniejszy w życiu krok, jaki powinien każdy człowiek na ziemi uczynić, sonst stehen sie auch geistlich auf eigenen Füßen. Ale tu chodzi też o to, aby te dzieci oprócz nawrócenia się stanęły też i duchowo na swoich własnych nogach. Haben wir sie dahin gebracht, dass sie nicht deswegen in der Bibel lesen, weil ich es ihnen als Vater sage? Haben wir unsere Kinder dahin gebracht, dass sie nicht nur in der Bibel lesen, weil wir es ihnen sagen? Czy my żeśmy potrafili nasze dzieci doprowadzić do takiego stanu duchowego, żeby czytali Biblię nie tylko z tego powodu, bo ja im rozkazuję, żeby czytali? Oder dass sie die Versammlungsstunden besuchen, weil wir ihnen sagen, ihr müsst sie besuchen? I czy do tego punktu żeśmy ich doprowadzili, żeby odwiedzali godziny wspólnych zgromadzeń nie tylko z tego powodu, że to ja oczekuję od nich, aby tak robili? Sondern sind sie entwöhnt? Ale czy rzeczywiście zostały te dzieci odstawione, das heißt, aby mogły być samodzielne duchowo? Das heißt, dass sie verstanden haben, a to oznacza, czy one zrozumiały, dass ich in der Bibel lese, weil es der Wunsch Gottes ist, że ja czytam w Biblii dlatego, że takie jest życzenie Boże, dass ich die Zusammenkünfte besuche, weil der Herr Jesus dort in der Mitte ist, że ja odwiedzam wspólne zgromadzenia się wierzących z tego powodu, że wiem, że tam pośrodku jest Pan Jezus, dass ich am Brotbrechen teilnehmen möchte, weil es der letzte Wunsch des Herrn auf dieser Erde war, że ja chcę brać udział w łamaniu chleba dlatego, że to było ostatnie życzenie Pana Jezusa, gdy był jeszcze na tej ziemi. Das Entwöhnen spricht davon, dass wir über unsere geistliche Position einmal nachdenken. To odstawienie od piersi to oznacza, żebyśmy my zajęli naszą duchową, właściwą pozycję w życiu. Dieses Kind Isaak war nun entwöhnt. I to dzieciątko Izaak zostało właśnie odstawione od piersi. Das war ein Grund, ein großes Festmahl zu halten. I to właśnie było powodem tego, aby była wielka uczta urządzona. Wir sehen, wie wichtig das Gott ist. I tu widzimy, jak to bardzo ważne jest w oczach Bożych. Er sagt im gleichen Vers noch einmal, bo w tym samym wierszu jeszcze raz o tym mówi. An dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. W tym dniu, w którym Izaak został odstawiony od piersi. Und du siehst, es gibt wieder einen festen Zeitpunkt. I znowu widzisz, że jest to ten stały punkt czasowy, postanowiony. Es ist auch noch einmal eine wichtige Frage für uns als Eltern. I tu powstaje bardzo ważne pytanie dla nas jako rodziców. Wie erziehen wir unsere Kinder geistlich? W jaki sposób my wychowujemy nasze dzieci w zakresie duchowym? Wenn auf der einen Seite große Freude über Segen ist, jeśli z jednej strony jest wielka radość z błogosławieństwa, dann ist der Spott auf der anderen Seite nicht weit. To z drugiej strony naśmiewanie ze strony świata nie jest daleko od nas. So beginnt dieser zweite Abschnitt. I tym właśnie rozpoczyna się drugi urywek. Man spottete. Bo zaczęto się wyśmiewać. Oder interessant ist die Fußnote. A bardzo interesująca jest wzmianka, jaką my mamy w naszym tłumaczeniu niemieckim w Biblii. Man lachte. Że wyśmiewano się. So war das auch bei der Geburt des Herrn Jesus. Tak było również i w przypadku narodzenia Pana Jezusa. Es waren einige, die freuten sich mit größter Freude. Byli tacy, którzy cieszyli się ogromną radością. Und es waren andere da, sie hassten ihn bis aufs Blut. A byli też i inni, którzy go nienawidzili aż do przelewu krwi. An der Person Jesus Christus scheiden sich die Geister. Bo właśnie o osobę Jezusa Chrystusa rozbijają się na dwa kierunki duchy na tej ziemi. Bei Ismael lesen wir so etwas nicht. W przypadku Ismaela nie czytamy czegoś takiego. Aber hier bei Isaak. Ale akurat jest to wzmiankowane w przypadku osoby Izaaka.
Er ist eben ein Bild von dem Sohn Gottes. Bo on właśnie jest tym obrazem na Syna Bożego. Aber er ist nicht nur ein Bild von dem Sohn Gottes. Ale on nie jest tylko tym obrazem Syna Bożego. Denn Galater 4, was wir nachher noch sehen, zeigt uns etwas anderes. Bo list do Galatian 4 rozdział, co jeszcze będziemy mogli później oglądać, coś innego nam jeszcze pokazuje. Da ist er das Bild von den Gläubigen, die mit seinem Sohn in Verbindung stehen. On jest obrazem wszystkich tych wierzących, którzy będą połączeni z Jezusem Chrystusem. Und zwar auf der Grundlage der Gnade und der geistlichen Freiheit. A mianowicie na podstawie łaski i duchowej wolności. Wir müssen bei der Bildersprache immer sehr vorsichtig sein. I zawsze musimy być bardzo ostrożni, gdy oglądamy tą obrazową mowę. Manchmal kann eine Person für verschiedene Bilder dastehen. Czasami jedna osoba może być użyta do zobrazowania różnych rzeczy. Das gilt auch für Gegenstände. I to obowiązuje również w przypadku, gdy powstają takie przeciwstawieństwa. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. I teraz przychodzi mi na myśl jeden z przykładów. Das Wasser zum Beispiel. Das Wasser. Mianowicie woda. Wovon ist das Wasser ein Bild? Woda czego jest obrazem? Zum einen natürlich von dem Wort Gottes. Po pierwsze, naturalnie jest obrazem Słowa Bożego. Aber zum anderen auch ein Bild von dem Heiligen Geist. Ale z drugiej strony również jest obrazem Ducha Świętego. Natürlich hängt das miteinander zusammen. Naturalnie to wszystko razem jest powiązane. Es sind trotzdem verschiedene Bilder. A pomimo tego są to różnorodne obrazy. Deswegen müssen wir immer vorsichtig sein bei der Erklärung der Bildersprache des Alten Testaments. I dlatego musimy być ostrożnymi, gdy chcemy wyjaśniać tą obrazową mowę tych obrazów, jakie mamy zapisane w Starym Testamencie. Also dieser Spott ist direkt ein Bild darauf, dass Jesus Christus damals verspottet worden ist. A więc to naśmiewanie jest obrazem na to, że Jezus Chrystus w swoim życiu też był wyśmiewany. Aber, und das werden wir nachher auch noch lernen, es ist auch ein Bild von dem Spott, den wir als Gläubige erfahren können. Ale co też i później będziemy mogli oglądać, to naśmiewanie jest również też i obrazem tego naśmiewania, jakiego my, jako ludzie wierzący, doświadczamy. Nun, Sarah sagt zu Abraham, treib die Mark weg. Treib sie aus. I tak Sara powiedziała do Abrahama, wygnaj tą niewolnicę i jej syna. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn, mit Isaak, Vers 10. Bo syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczył razem z moim synem. Das ist interessant, was wir hier lesen. Jest to rzecz interesująca, co w tym wierszu czytamy. Sarah zieht einen ganz klaren Strich zwischen Ismael und zwischen Isaak. Sara tutaj całkowicie jasno, zdecydowanie rozróżnia pomiędzy Ismaelem i Izaakiem. Weißt du, was Gott das im Neuen Testament auch macht? Czy wiesz, co Bóg również w Nowym Testamencie uczynił? Es gibt im Neuen Testament nicht eine einzige Stelle, wo Sarah und Hagar zusammen erwähnt werden. Nie ma w Nowym Testamencie ani jednego miejsca, w którym by Sara i Hagar obok siebie w jednym wierszu były wymienione. Auch nicht in Galater 4, was wir uns nachher noch angucken werden. Nawet nie jest to wspomniane w Galacjan 4 rozdziale, co też później będziemy rozważali. Da vermeidet der Heilige Geist den Namen Sarah. Vermeidet, benutzt ihn nicht. Tam Duch Święty nie używa tego imienia Sara w tym wierszu. Also immer, wo wir etwas im Neuen Testament von Sarah lesen, ich glaube 5 oder 6 Mal. A więc zawsze, jeżeli coś w Nowym Testamencie czytamy na temat Sary, chyba to jest 5 albo 6 miejsc, wird Hagar nicht erwähnt. To Hagar nigdy w tych wierszach nie jest wymieniana. Immer, wenn wir etwas von Hagar lesen mit Namen, a zawsze, jeżeli czytamy o Hagar wymienionej z jej imienia, wird Sarah mit Namen nicht erwähnt. To Sara z imienia obok Hagar nie jest wymieniana. Es sind hier scheinbar ganz klare Gegensätze, die vor uns stehen. I najwyraźniej są to bardzo jasne przeciwstawieństwa, które tutaj oglądamy. Was hier angedeutet wird,
I to wszystko, co tutaj zostało tak wzmiankowane, was im Neuen Testament erklärt wird, zostało wyjaśnione w Nowym Testamencie. Abraham verstand das nicht, die Sache war übel in seinen Augen. Abraham tego nie zrozumiał i w jego oczach było to rzeczą bardzo nieprzyjemną. Abraham ist hier ein Bild von einem Gläubigen. Abraham jest tutaj obrazem człowieka wierzącego, der gerne Gesetz und Gnade ein klein wenig vermischen möchte. Który chętnie miesza między sobą troszeczkę właśnie z zakonu i troszeczkę z łaski. Begründen werde ich das nachher. Będziemy to udowadniali troszeczkę później. Aber hier ist es einfach so. Ale tu po prostu tak to oglądamy. Natürlich war Abraham der Vater von Isaak und von Ismael. Naturalnie Abraham był ojcem i Izaaka i Ismaela. Aber es waren zwei völlig verschiedene Frauen. Völlig verschiedene Frauen. Ale było to całkowicie różnorodne żony. Es war einmal auf der Grundlage des Gesetzes. Z jednej strony działo się to na podstawie zakonu. Und einmal auf der Grundlage der Gnade. A z drugiej strony działo się to na podstawie łaski. Und ich kann beide Dinge nicht vermengen. I nie da się zmieszać tych dwóch rzeczy razem ze sobą. Auf Grundlage des Gesetzes komme ich zu Gott, wenn ich etwas tue. Bo na podstawie zakonu mogę przybliżyć się do Boga tylko wtedy, gdy będę coś czynił. Aufgrund von Werken, die den Geboten entsprechen. Aufgrund von Werken, die den Geboten entsprechen. Na podstawie tych uczynków, na podstawie tych wszystkich przykazań, które mówią o uczynkach, że mam coś uczynić. Auf Grundlage der Gnade komme ich zu Gott. A na podstawie łaski przychodzę wtedy do Boga. Aufgrund von unverdienter Liebe, die ich annehmen muss. Jeśli będę przychodził na podstawie tej niezasłużonej miłości. Es sind zwei Dinge, die man nicht vermengen kann. A są to mianowicie rzeczy, których nie da się ze sobą pomieszać. So sagt Gott plötzlich zu Abraham. I nagle Bóg tutaj zwraca się do Abrahama. Abraham. Abrahamie. Was Sarah dir sagt. To, co ci powie Sara. Höre auf ihre Stimme. Posłuchaj jej głosu. Und tue das. I wykonaj to. Und ich gebe dir auch eine Begründung. A ja daję ci do tego też i uzasadnienie. Denn in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Gdyż tylko w Izaku będzie nazwane potomstwo twoje. Das heißt, die Linie des Segens ist die Linie Isaaks. A więc ta linia błogosławieństwa to jest linia Izaaka. Würde es für Ismael überhaupt keinen Segen geben? A czyżby dla Ismaela w ogóle nie miało być żadnego błogosławieństwa? Doch natürlich kann es für Ismael einen Segen. Habe ich Isaak oder Ismael gesagt? Ja, gut, gut. Natürlich kann es für Ismael einen Segen geben. Naturalnie może być też i błogosławieństwo dla Ismaela. Aber nur in Verbindung mit Isaak. Ale tylko i wyłącznie w powiązaniu z osobą Izaaka. Guck mal, wir finden auch sowas schon vorher im Alten Testament. Spójrzcie na to, już wcześniej w Starym Testamencie mamy to zapisane. Bei der Sünde von Noah. Gdy czytamy o tym grzechu Noego. In 1. Mose 9. Otwórzmy 9. rozdział 1. Mojżeszowej. Vers 26. Spójrzmy na 26. wiersz. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema. Und Kanaan sei sein Knecht. A Kanaan niech będzie sługą jego. Weit mache es Gott dem Jafet und er wohne in den Zelten Sems. Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema. Also auf der einen Seite gibt es einen Segen für Sem. A więc z jednej strony było dane błogosławieństwo Semowi. Und es heißt ganz klar, dass der Herr, der Gott Sems ist. I jasno jest tutaj napisane, że Bóg jest Bogiem Sema. Dann gibt es eine Verheißung für Jafet. Również jest obietnica dla Jafeta dana. Dass er auch ein großes Volk haben wird. Że on będzie miał, będzie ojcem wielkiego narodu. Weit mache es Gott dem Jafet.
Bo tu mamy takie określenie, że niech da Bóg mu szerokość. Aber er wohne in den Zelten Sems. I niech zamieszka w namiotach Sema. Merkt ihr, hier wird schon diese eine Linie angekündigt, woraus Christus kommt. Czy zauważacie tą jedną linię, z której będzie pochodził Chrystus? Und nur in Christus gibt es Segen. Bo przecież tylko w Chrystusie jest błogosławieństwo. Und so kann es für Jafet nur einen Segen geben, wenn er in Verbindung mit Christus gebracht wird. I również też dla Jafeta może być darowane błogosławieństwo, jeżeli będzie ono połączone z Chrystusem. Und so ist das hier in 1. Mose 21 auch. I to oglądamy też w pierwszej księdze Mojżeszowej, 21. rozdziale. Da ist auf der einen Seite ganz klar vorausgesagt worden, in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Bardzo jasno jest tutaj określone, że od Izaka nazwane będzie potomstwo twoje, 12. wiersz pod koniec. Und der Galaterbrief sagt sogar nachher über Abraham und seinem Nachkommen Einzahl. A list do Galacjan wyraźnie to podkreśla i jego w liczbie pojedynczej potomkowi. Welcher Christus ist? A dodane jest, którym jest Chrystus. Das heißt, das ist diese Linie der Verheißung. I to oznacza, że to właśnie jest ta linia obietnicy. Und auch Ismael wird zu einer großen Nation gemacht werden. Ale również też Ismael miał być uczyniony wielkim narodem. Aber wenn er Segen haben möchte, ale jeśli on chce mieć błogosławieństwo, dann muss er sich mit Christus in Verbindung bringen. To musi połączyć się z Chrystusem. Nun, Abraham ist gehorsam. Tak, widzimy, Abraham był posłuszny. Wolf, Vers 11 sagt, dieses Vertreiben von Ismael war übel in den Augen Abrahams. I ten wiersz tutaj nam wyraźnie pokazuje, że to wygnanie tego Ismaela to było złą rzeczą w oczach Abrahama. Das heißt, das war der Meinung, der Ansicht Abrahams völlig entgegen. A więc postąpienie według myśli Bożej było całkowicie przeciwne tej temu postanowieniu Bożemu i Bożemu rozkazowi. Dann sagt Gott zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen. I Bóg mu tutaj mówi, niech to nie będzie dla ciebie złą rzeczą. Er sagt, höre auf Sarah. I mówi do niego wyraźnie, posłuchaj Sary. Und dann liest du in Vers 14. I tak możemy przeczytać w 14. wierszu. Und Abraham stand früh morgens auf. Wstał więc Abraham wcześnie rano. Du lassen wir uns so von Gott korrigieren? Czy w taki sposób dajemy się też i skorygować przez Boga? Wenn wir vielleicht eine völlig andere Ansicht über eine Sache haben, jeżeli my w naszym życiu mamy całkowicie inny punkt widzenia w pewnej rzeczy, und Gott sagt, nein, so nicht, a Bóg wyraźnie ci powie, nie, tak nie będzie, sagen wir dann wirklich, ja Gott, wenn du das so sagst, früh morgens machte Abraham sich auf, czy wtedy też mówimy tak, Boże, i czynimy tak, jak Abraham, wstajemy wcześniej rano, aby to wykonać? Und korrigierte seine eigene Meinung. I Abraham skorygował swój własny punkt widzenia. Das ist gehorsam. To właśnie jest posłuszeństwo. Haben wir so ein gehorsam? Czy my mamy takie posłuszeństwo? Oder hadern wir mit Gott? Albo może sprzeczamy się z Bogiem? Du lass mich noch ein Beispiel aus dem Leben von Abraham bringen. Chciałbym przytoczyć jeszcze jeden przykład z życia Abrahama. Aus 1. Mose 19. Który znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej w 19. rozdziale. Wir wissen vielleicht noch, dass in 1. Mose 18 Abraham dieses Gebet der Fürbitte getan hat. Wiemy na pewno też, że w 18. rozdziale oglądamy tą modlitwę przyczynną Abrahama, jaką on zanosił do Boga. Gott, bitte zerstöre diese Stadt nicht, wenn da vielleicht 10 Gerechte sind. Boże, może Ty oszczędzisz te miasta i nie zniszczysz je, jeżeli znajdziesz w nich 10 sprawiedliwych? Und dann ging der Herr weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. I czytamy potem, i odszedł Bóg od Abrahama, gdy z nim porozmawiał. Und Abraham ging dann zurück an seinen Ort unter dieser Terebinte. A Abraham wrócił na miejsce swoje zamieszkania pod Terebintami. Und dann kam am späten Nachmittag in der Nacht das Gericht Gottes über Sodom.
A późnym popołudniem, w zasadzie już w nocy, nastał ten sąd Boży nad Sodomą. Abraham wusste nicht, was dort genau passierte. Abraham nie wiedział, co tam dokładnie się stało. Aber er wollte es gerne wissen. Ale chciałby chętnie wiedzieć. Und dann sagt Vers 27 von Kapitel 19. I tak możemy przeczytać w 19 rozdziale, w 27 wierszu, dass Abraham sich früh morgens aufmachte, że Abraham wstał wcześnie rano. Und dann ging er genau an diesen Ort, wo er mit Gott vorher geredet hatte. I udał się na to miejsce, dokładnie to miejsce, gdzie stał przed Panem i z Bogiem rozmawiał. Und dann guckte über diese Ebene und zu dieser Stadt, worüber er mit Gott verhandelte, flehte. I on spojrzał na tą równinę i miał na myśli te miasta, w stosunku do których on błagał Boga o zmiłowanie. Vers 28, er blickte hin zu diesen Städten. Czytamy w tym właśnie wierszu, że on spojrzał na te miasta, 28 wiersz. Was sah Abraham? I co tam Abraham ujrzał? Zerstörung. Zburzone miasta. Verwüstung. Spustoszone miasta. Das Gericht Gottes. I sąd Boży wykonany. Und siehe, ein Rauch stieg auf von der Erde wie der Rauch eines Schmelzofens. I widział, że dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca, w którym przetapia się metal. Kannst du dir diesen Abraham vorstellen? Czy możesz sobie teraz wyobrazić tego Abrahama w tej sytuacji? Mit von Lot keine Spur? Nie ma ani śladu Lota. Mit Gott gerungen um diese Stadt? A on tak walczył z Bogiem o zachowanie tych miast. Und scheinbar hat Gott sein Gebet nicht erhört. I najwyraźniej Bóg nie wysłuchał jego modlitwy. Das ist das, was Abraham sah. To jest właśnie to, co Abraham widział. Du kein Wort des Haderns mit Gott. A jednak nie czytamy ani jednego słowa, aby on tutaj zaczął sprzeczać się z Bogiem. Was für ein Glaubensgehorsam. O, jakież to było posłuszeństwo we wierze. Was für eine innere Herzensruhe in dieser Situation. Jakiż też i wielki spokój w sercu w obliczu tak strasznej sytuacji. Wir hätten vielleicht mit Gott gehadert. My może byśmy się sprzeczali z Bogiem. Wir hätten vielleicht die Frage warum gestellt. Może my byśmy stawiali to pytanie dlaczego? Abraham schweigt. A tu Abraham milczy. Und er hat vielleicht nie eine Antwort auf seine Frage auf dieser Erde bekommen. I prawdopodobnie nigdy nie otrzymał odpowiedzi na tej ziemi na swoje pytania. Denn wir lesen nichts mehr von einer Begegnung, die er mit Lot hatte. Dlatego, że nie czytamy już nigdzie o jakimkolwiek spotkaniu jego z Lotem. Gott gibt uns eine Antwort in Vers 29. Bóg nam dał później odpowiedź w wierszu 29. Ich war Gott gedachte nicht an Lot, als er Lot errettete. Tak, tu oglądamy, że Bóg nie wspominał Locie, gdy ratował go z tych miast. Gott gedachte an Abraham. Nie, tu czytamy w 29 wierszu, Bóg wspomniał na Abrahama. Und er rettete deswegen Lot. I właśnie z tego powodu ocalił Lota od zagłady. Abraham hat es vielleicht nie erfahren. Abraham prawdopodobnie tego nigdy więcej się nie dowiedział. Czyż tak nie jest też i w naszym życiu często, że my zanosimy takie bardzo intensywne nasze osobiste modlitwy i prośby do Boga? I może nigdy tego nie doświadczymy, jak Bóg na nie odpowie. Abraham hadert nicht mit Gott. Abraham nie sprzecza się tutaj z Bogiem. Und hier in Kapitel 21, a tutaj w naszym 21 rozdziale, da lässt Abraham sich von Gott korrigieren. Abraham pozwolił się skorygować przez Boga. Und er hadert nicht mit Gott. I nie sprzecza się i teraz z Bogiem. Schweigend macht er das, was Gott von ihm möchte. W milczeniu wykonuje to, co Bóg sobie życzy, aby zrobił. Weißt du, das ist die Grundlage für Kapitel 22.
Tak, spójrzcie na to w ten sposób. To jest właśnie podstawa tego, co się mogło zdarzyć w 22 rozdziale. Da hast du nämlich wieder dieses Wörtchen frühmorgens. Bo tam znowu znajdujemy to piękne słówko, a wczesnym rankiem. Es lohnt sich, das mal anzugucken im Leben von Abraham. I tak, to naprawdę się opłaca spojrzeć w ten sposób na życie Abrahama. Und man kann da sehr viel für sein eigenes praktisches Leben lernen. I można wiele rzeczy się nauczyć z tego dla swojego praktycznego życia we wierze. Also er macht genau das, was Gott möchte. Bo on uczynił dokładnie to, co Bóg chciał. Noch einmal, er macht es sofort. I jeszcze raz to podkreślam, uczynił to natychmiast. Früher als frühmorgens ging es damals nicht. Bo wcześniej niż wczesnym porankiem nie dało się zrobić. Er gibt Hagar und Ismael etwas Brot und etwas Wasser. On dał teraz Hagar i Ismaelowi chleb i wodę. Entlässt sie und sie gehen in die Wüste Beerseba. Wyprawił ich z domu, a oni poszli na pustynię Berszeby. Und sie irren dort herum. Tam zaczęli błąkać się w tej pustyni. Es ist zum einen sicherlich ein Bild von Israel in der heutigen Zeit, getrennt von Gott. Z całą pewnością jest to właśnie trafny obraz dzisiejszego Izraela, który żyje w oddzieleniu od Boga. Von Gott beiseite gesetzt, ohne diese geistlichen Segnungen Gottes. Gdy zostali przez Boga na bok odstawieni, bez tych duchowych, Bożych błogosławieństw. Aber es ist auch ein Bild von einem Menschen ohne Gott. To również jest obraz takiego człowieka, który żyje bez Boga. Der einfach nur umherirrt. Który po prostu tylko błąka się w tym świecie. Aber noch einmal in erster Linie von dem Volk Israel. Ale jeszcze raz to podkreślam, w pierwszym rzędzie jest to obraz ludu izraelskiego. Denn sie hatten dieses geistliche Wasser. Gdyż oni mieli przecież tą duchową wodę. Sag mal das Wort Gottes. Czyli Słowo Boże. Sie hatten die Wolkensäule, die sie führten, ein Bild von dem Heiligen Geist. Oni mieli ten słup obłoczny, który ich prowadził, który jest obrazem Ducha Świętego. Sie hatten das Brot. Oni mieli ten chleb. Das Manna während der Wüstenreise. Mieli tą mannę w czasie podróży przez pustynię. Die Körner im verheißenen Land. Oni również też i otrzymali prażone ziarna w tym obiecanym kraju. All das spricht von Christus. Wszystkie te rzeczy mówią obrazowo, wskazują obrazowo na Chrystusa. Sie haben es genossen. A oni mogli z tego korzystać i cieszyć się z tego. Sie haben erfahren, dass das wahre Brot auf diese Erde gekommen ist. Oni mogli tego doświadczyć, że ten prawdziwy chleb również przyszedł kiedyś na tą ziemię. Aber die Seinigen nahmen ihn nicht an. Ale czytamy w stosunku do niego, a ci, którzy byli jego własnością, nie przyjęli go. Sie haben diese Segnungen beiseite gesetzt. Oni po prostu odłożyli na bok te błogosławieństwa. Und sie irren jetzt umher ohne dieses wahre Lebensbrot. I błąkają się teraz po całym świecie bez tego prawdziwego chleba żywota. Das führt zu Mutlosigkeit. A wszystko to prowadzi do zniechęcenia. Das führt zu Kraftlosigkeit. Do bezsilności. Ein Leben ohne Gott kann nie Kraft geben. Bo życie bez Boga nie może nam darować siły. Und man sieht nur noch das Ende, den Tod. I tylko możemy oglądać koniec takiego stanu, czyli śmierć. Und dann kommt etwas Interessantes in Vers 17. I Bóg mówi tutaj interesującą rzecz w 17 wierszu. Vorher war alles elendig. Vorher war alles voller Elend. Wcześniej wszystko było pełne nędzy. Das Elend von Hagar wird in Vers 16 am Anfang beschrieben. Bo ta cała nędza Hagar została tutaj przedstawiona w tym 16 wierszu. Sie sah nur noch den Tod vor Augen und weinte. Która miała przed oczami tylko śmierć i która teraz zanosiła się od płaczu. Aber der Knabe betete. Aber das Kind betete. Wie habt ihr nicht? Vers 16 habt ihr nicht? Vers 17. Und Gott hörte die Stimme des Knaben. W 17, początek 17 wiersza czytamy i usłyszał Bóg głos chłopca. Ja, aber das bedeutet nichts anderes, als dass dieser Junge gebetet haben muss.
Ale to nic innego nie oznacza, jak właśnie to, że ten chłopiec musiał się modlić. Denn von Hagar lesen wir ja ebenfalls, dass sie etwas sagt, aber sie weinte. Bo o Hagar też czytamy o tym, że ona też tak czyniła, ale równocześnie też płakała. Wir lesen eben nicht, dass Gott auf die Stimme von Hagar hörte. Ale nie czytamy, aby Bóg wysłuchał głosu Hagar. Sondern Gott hörte die Stimme des Knaben. Ale czytamy, że Bóg usłyszał głos tego chłopca. Der Junge muss also gesehen haben, dass sein Vater Abraham ein Beter gewesen ist. A więc ten chłopak musiał to zauważyć, że jego ojciec Abraham był mężem modlitwy. Dass Abraham Gespräche mit Gott führte. Że Abraham prowadził rozmowy z Bogiem. Und so hat dieser Junge, er war ja auch schon über 14, 15 Jahre alt, in seiner Not zu Gott gebetet. I w tym czasie ten chłopak już miał mniej więcej 14-15 lat. On musiał zanosić tutaj modlitwy do Boga. Und Gott hörte oder hörte auf die Stimme des Jungen. I Bóg usłyszał głos tego chłopca. Und dann heißt es weiter und er fragt plötzlich Hagar, was hast du Hagar? A dalej czytamy, że nagle zapytał się Hagar, cóż ci to Hagar? Und dann sagt Gott in Vers 17, Gott hat auf die Stimme des Knaben gehört. I dalej ten 17 wiersz nam pokazuje, że Bóg usłyszał głos chłopca. Also Gott hörte einmal die Stimme des Knaben. A więc Bóg słyszał głos tego chłopca. Und dann hörte Gott auf die Stimme des Knaben. Ale nie tylko słyszał głos tego chłopca, on również wysłuchał głosu tego chłopca. Also Gott hat dieses flehende Gebet erhört von diesem Jungen. A więc Bóg wysłuchał tej błagalnej modlitwy tego chłopca. Und in seiner großen Barmherzigkeit. I w swoim ogromnym miłosierdziu wendet Gott sich dieser Hagar zu. Bóg zwraca się do tej Hagar. Hat sich prophetisch Gott nicht auch Israel zugewendet auch in der heutigen Zeit? Czy Bóg również i w proroczy sposób nie zwrócił się do Izraela takiego, jakiego oglądamy w dzisiejszych czasach? Auch wenn Israel im Augenblick Lo Ami nicht mein Volk ist? Nawet jeżeli ten Izrael w dzisiejszych czasach jest tym, który jest, został nazwany Lo Ami, czyli nie mój lud. Dass Israel heute noch im Heiligen Land existiert. To, że w ogóle ten Izrael w tym kraju w ogóle egzystuje. Im Anblick dieser gewaltigen Übermacht der umliegenden Völker. W obliczu tej ogromnej nienawiści i mocy, jaką posiadają okoliczne narody. Ist das nicht ein Hören Gottes aufgrund seiner Barmherzigkeit? Czyż to nie jest właśnie wysłuchanie Boże na podstawie Jego ogromnego miłosierdzia? Und das ist das, wovon dieses Bild hier spricht. I to jest właśnie to, o czym ten obraz tutaj mówi. Und Gott sagt dann, ich werde dich zu einer großen Nation machen. I Bóg mówi teraz do niej, że ja uczynię z niego wielki naród. Gott tat ihre Augen auf. I Bóg otworzył jej oczy. Und sie sah diesen Wasserbrunnen, den Abraham wahrscheinlich selbst gegraben hatte bei Beerseba. I ona ujrzała tą studnię z wodą, którą prawdopodobnie sam Abraham wykopał obok Berszeby. Ist das nicht das, was der Korintherbrief sagt, dass im Volk Israel eine Decke auf den Augen gelegt ist? Czyż nie jest właśnie to, co czytamy w liście do Koryntian, że na oczach całego ludu izraelskiego teraz jest jak swego rodzaju zasłona? Nicht wahr, der Brunnen war zu sehen, aber sie sah ihn nicht. Przecież ta studnia była tam, ale ona ją nie widziała. Und Gott musste eingreifen und ihr die Augen öffnen, um diesen Brunnen zu sehen. A Bóg musiał wkroczyć w tą sytuację i musiał otworzyć jej oczy, aby ona tą studnię zobaczyła. Und so muss Gott seinem Volk einmal diese Decke von den Augen sehen, dass sie den wahren Messias erkennen. I tak też Bóg musi też i zdjąć tą zasłonę z oczu swojego narodu, aby oni mogli kiedyś w przyszłości rozpoznać swojego prawdziwego Mesjasza. Dass sie den erkennen, den sie durchstochen haben. Aby poznali tego, którego kiedyś przebili. Und wie ist das mit den vielen ungläubigen Menschen in der heutigen Zeit? A jak ta sprawa wygląda w przypadku tych wielu niewierzących ludzi w dzisiejszych czasach? Wie viele schreien in größter Not zu Gott? Jak wielu z nich w wielkiej biedzie krzyczy do Boga? Und Gott antwortet in Barmherzigkeit. A Bóg odpowiada w wielkim miłosierdziu.
und nimmt ihnen vielleicht sogar ein klein wenig der Augenblindheit weg. I tak można powiedzieć, w tym niewielkim stopniu zdejmuje tą ślepotę z ich oczu, dass sie etwas sehen können von der unbeschreibbaren Liebe Gottes, aby mogli troszeczkę zobaczyć tą nieopisanie wielką miłość Bożą, aber sie kehren nicht um, ale oni nie nawracają się, sie tun nicht Buße, oni nie pokutują. Wie viele gibt es, zu denen Gott so in ihrem Leben geredet hat? Jak wielu jest takich ludzi, którzy w taki sposób, do których Bóg w taki sposób przemówił w ich życiu, und die anschließend trotzdem die Gnade Gottes mit Füßen getreten haben. A którzy koniec końców tą wielką łaskę Bożą swoimi nogami podeptali. Sie bekommen diese lebensnotwendigen Dinge, die sie brauchen. I tak oni tu otrzymali te nieodzowne do życia rzeczy. Gott segnete sie, der Knabe wuchs heran. Bóg pobłogosławił ich tak, że ten chłopiec dorastał. Er wohnte weiter in der Wüste. Zamieszkał na pustyni. Er wurde ein Bogenschütze. I został łucznikiem. Er wohnte in der Wüste Paran. On zamieszkał na pustyni Paran. Und seine Mutter nahm ihn eine Frau aus dem Land Ägypten. A matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Weil die Segnungen Gottes genossen, die Segnungen Gottes in Anspruch genommen, die beiden. Czy oni chcieli skorzystać z tych błogosławieństw Bożych? Aber sie haben ihr Herz nicht verformen lassen. Tak, ale oni nie dali sobie uformować serca. Sie haben die Segnungen Gottes gerne angenommen. Oni chętnie przyjęli błogosławieństwa Boże. Aber sie sind selbst nicht zu Gott gekommen. Ale oni sami w sobie nie przyszli do Boga. Ist das nicht heute auch oft so in unserer Zeit? Czy tak się nie dzieje też i często w naszych czasach? Die Segnungen Gottes möchte man gerne haben. O, jakże chętnie chce się posiadać błogosławieństwa Boże. Aber Jesus Christus, mit dem möchte man nichts zu tun haben. Ale z Jezusem Chrystusem, o, z nim nie chce się mieć nic do czynienia. Auf der anderen Seite dieser Abraham und diese Sarah. A z drugiej strony ten Abraham i ta Sara, die hier durch Glauben und durch Gehorsam die Segnungen Gottes von Herzen genießen können. Oni mogli przez wiarę i posłuszeństwo z całego serca przyjąć te błogosławieństwa i z nich korzystać.